Faktycznie, kiedy tworzyłeś tę piosenkę, myślałeś, że ludzie może jednak nie zrozumieją, że to nie jest o tej trawie. Nie, słuchaj, to jest piosenka o koszeniu trawy, tak powstała. My mamy małą działkę z Kairą i zawsze mhm. w wolnych chwilach używamy dwóch kosiarek. Ja elektrycznej, Karama ma spalinówkę. Tak, dla mnie Tak, no i to jest, wiesz, to, jest, to nas relaksuje bardzo. A jeżeli też nasi fani będą kosić trawę przy tej piosence, no to super. Mhm. A jak wygląda u Was właśnie proces kręcenia teledysku? Bo e, tak jak wyg wygląda już efekt końcowy, wygląda, że macie po prostu super fan na planie. I faktycznie <laughs> to tak jest, że nie możecie się przestać śmiać i to jest taka super zabawa? No o jakość klipów dwa, Marek Szuta, oscarowy film, także Naprawdę za każdym razem są dopięte na ostatni guzik, dopracowane. Mm -hmm. A oprócz tego, wiesz, no, my koncertujemy z naszym zespołem, świetnie się z chłopakami dogadujemy, czujemy. No, jak jesteśmy w górach, no to nie może być inaczej. Bawimy mm -hmm. się dobrze. A co teraz? Jaki będzie kolejny singiel? Bo tak naprawdę wakacje za pasem. Tak. I rozumiem, że. Spodziewam się petardy, tak naprawdę. Wiesz co? Spokojnie, dopiero wypuściliśmy nową piosenkę, mamy oczywiście w przygotowaniu kolejne, ale póki co ostro koncertujemy. Zaczynamy też trasę koncertową po Europie, także odwiedzimy bardzo wiele krajów i myślę, że z wieloma osobami się spotkamy.